Radio Tok FM, Eurokoncito Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Tok FM, Eurokoncito Barbie Baby Langstrom Extra. Nic na ci, na siłę, nic na hama, nic. Za wszelką cenę. Radio Concita. Balady takie to więc wiesz, niech się wypcha z baladami. Procent PKB to zdecydowanie za mało, powiedział Weltman Sontag, amerykański ambasador. To nie wymagania amerykańskie, lecz zobowiązania Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego że Rosja stoi u bram sojuszu i obecnej nie ma miejsca na podważanie osłabiać NATO. Amerykański ambasador ponownie skrytykował budowę niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Powiedział, że kupując rosyjski gaz, Berlin pośrednio finansuje rosyjskie wydatki na zbrojenia. W kwestii gazociągu popieramy Berlin podpadł nam. On ciągle coś tam kręci. Apeluje o rozwagę do turystów wybierających się w górę. Śnieg na szlakach jest bardzo twardy. Miejscami występują ogrodzenia. Ze względu na zawieszone, grożące przewróceniem się drzewa, nadal zamkniętych jest kilka tras turystycznych. To między innymi Petlina Jawornik i Jawornik Rabia Skała. W Bieszczadach obowiązuje na razie pierwszy, najniższy w 3-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nieznani. Znani. 24. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Nieznani, Znani 24. Dziś moim gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki. Dzień dobry. Och, panie Czarnecki, proszę pieniądze z kiecki, proszę ze wszystkimi podzielić się, jak papież oddać Rzym, bo Franciszek wszystkim powiedział nam, że Rzym może oddać on, a jak to nie chce, niech idzie won. Słodko, słodko, słodko będzie nam. Wszystkim porówno, lichwiarzom gówno, do Izraela niech wynoszą się, bo kto na lichwę, na weksel żebrze dziś, siły nie ma, prawo zmienione, prawo inne i już koniec z lichwą, koniec z wekslem też, precz, ach precz, od chciwości, oddal nas, Panie, uchroń, uchowaj, od podłości nas, Janie. Ojej. Umiejętność porozumiewania się ze światem mediów. Po pierwsze, ja lubię ludzi, więc także lubię dziennikarzy. Myślę, że dziennikarze to czują. Chyba nie mają wrażenia, że patrzę na nich, to są nie barykady. To jest tak, że świat polityki, świat dziennikarzy, to jest teraz symbioza. Jedni żyją jakieś dzięki drugim. A natomiast, to cóż, ja dość dobrze znam historię, to jest na przykład życia, dlatego też w moich wypowiedziach jest szereg odniesień historycznych. To czyni, że może są one czasem ciekawsze niż wypowiedzi niektórych moich koleżanek i kolegów. Chociaż oczywiście wypowiedzi innych polityków również mogą być bezkontrolowane. Internauci zrobili 1000 obrazków z tobą w roli głównej, wykorzystali też wizerunek słodko, słodko. Dobrze wiedzieć, no trochę dobrze wiedzieć. Z tego, co rozumiem, raczej parę procent z tego, co jest. Od chciwości nas odłącz, Panie, od pazerności odłącz nas, Panie. Och, po co ci te mieszkania były? Mafie reprywatyzacyjne,
od chciwości nas odłącz, Panie, od chciwości nas odłącz, kochanie. Po co, po co, po co tyle mieszkań ci? Gdzie będziesz mieszkać? Przecież ty chcesz to sprzedać. Och ty, lichwiarzu mój, a słodko, słodko. Słodko, słodko. Słodko nam będzie dziś. Od chciwości nas odłącz, Panie. Od podłości nas odłącz, Janie. Słodko, słodko. Ale ten Czarnecki gada jak luty, on niewyraźnie mówi, wiesz. To jest jakiś biznesmen, myśmy o tym nie wiedzieli, on coś tu kręci, a tam mówi Prawo i Sprawiedliwość. No daj spokój. Potrafisz się układać, a niektórzy nawet, że wazelinujesz, to myślisz, że to jest język nienawiści w takiej czystej formie? Że potrafisz się układać, no umiejętność negocjacji w polityce to jest zaleta, którą się pochwała. Ale mówią raczej o takiej formie układania się, że potrafisz no, sprzyjać tym, którzy coś oferują. Ja zwracam uwagę, że ja do Prawa i Sprawiedliwości zapisałem się dzięki zresztą deklaracji podpisanej przez Jarosława Kaczyńskiego. On się zapisał. W 2000, dobrze, że pamiętam. Pierwsze nasze spotkanie na on się zapisał. On się zapisał. Proszę Państwa, on się zapisał. On się zapisał. A PiS miał wtedy... PiS miał. Chyba 18. Więc, no cóż, można powiedzieć, że... Więc, no cóż... Miał wtedy ponad trzy razy mniejsze poparcie niż partia rządząca. Także... Słodko. Mistrz autopromocji, mnóstwo go w mediach. No to też prowadzisz bloga, na którym sprzedajesz polityczne newsy i na przykład w 2007 roku jako pierwszy podałeś informacje o kontroli CBA w Ministerstwie Rolnictwa. Nie podoba mi się to. Skutkowało upadkiem policji i samoobrony. Ja uważasz się za mistrz autopromocji? No też jako pierwszy podałem, że Radosław Sikorski przestaje być ministrem obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze szereg innych rzeczy, które miały reperkusje międzynarodowe. Pamiętam daleko idące pretensje komisarza Witera Verhoevena, który potem się bardzo zakolegowałem i mam dobre relacje, bywał u mnie w domu. Natomiast, no cóż, ja jeszcze raz podkreślę, jeżeli ktoś słodko. Jest prawnikiem, nie jest komisarzem europejskim, który nie ma egzaminu wyborczego, no to musi być w mediach obecny, żeby dotrzeć do wyborców. No ja to czynię. Jeżeli czynię to być może lepiej od szeregu innych osób, polityków, no to już jest kwestia zazdrości czy zawiści. Nie mam takie gluty, no niewyraźnie. No tak, ale też dziennikarze lubią takich polityków, którzy sobie świetnie radzą w debatach publicznych, prawda? Lubią polityków, którzy mają taki cięty język albo tak atrakcyjny język, politycznie atrakcyjny, że są cytowani. No to nie oszukujmy się, że także jesteś zapraszany z tego powodu, że wiedza, a do tego no, język giętki. Na pewno, no, cytowalność jest bardzo ważna także dla dziennikarzy, także dla programów telewizyjnych czy radiowych, to jasne. Natomiast myślę, że no, bełmoty są ważne, coś trzeba jednak coś powiedzieć, to znaczy, że no, forma jest, redaktor zwraca uwagę na formę, tak, to bardzo rzecz istotna. Opakowanie jest rzeczą bardzo ważną, ale jednak na końcu dochodzimy do tego, co jest w środku, więc myślę, że tutaj także merytorycznie to, co mówię, możesz się zgadzać, nie zgadzać, no ale jest punkt odniesienia, to jest istotne. Urodziłeś się, Ryszard, w Londynie, przez lata formalnie
nosiłeś angielskie imiona, a dlaczego zdecydowałeś się je zmienić? Urodziłem się w Londynie, nie moja wina, nomad is perfect, tak, nikt nie widziałem. Urodziłem się w czasie mgły stulecia, wtedy w Polsce była zima stulecia. Niektórzy może starsi słuchacze to pamiętają. Porwalna była 16 lat później, w 1979 roku. Natomiast co do imion, no to ja rzeczywiście w dowodzie osobistym, polskim dowodzie osobistym cały czas miałem, zgodnie z metryką brytyjską, miałem Richard Henry. Co prawda mam jeszcze trzecie imię Francis, no ale w dowodzie było, w Polsce jest tak, że są dwa imiona, więc byłem Richard Henry Czarnecki. No, startowałem w kolejnych wyborach w 1991 roku, trzecim, siódmym, 2001 parlamentarnych, także w 2002 prezydenckich we Wrocławiu. I po pięciu wyborach, kiedy startowałem po raz pierwszy jeszcze w 2004 roku w wyborach europejskich, to moje szóste wybory były, ale do siedmiu lat sztuka, wystartowałem w 2009 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego i nagle Państwa Komisja Wyborcza kazała, czego wcześniej nigdy nie było, a to były moje wybory kolejne po 23 latach od moich pierwszych wyborów w 1991 roku, kiedy wszedłem do Sejmu jako 28-latek, jeden z młodszych posłów wtedy. Państwa Komisja Wyborcza zażądała, aby wszyscy kandydaci mieli na plakatach, na obwyczajach wyborczych, w spisie wyborców, na kartkach wyborczych, mieli dokładnie takie same imiona, podkreślam imiona, nawet nie imię, jak w dokumentach urzędowych. I tak Ryszard Czarnecki, a tak występowałem w wszystkich wyborach, raz jeden jedyny stał się Richardem Henry Czarneckim. Muszę powiedzieć, że to przeżyłem, bo zawsze byłem znany jako minister dwukrotnie konstytucyjny, jako wiceminister, jako dwukrotnie poseł. Jako osoba publiczna byłem znany jako Ryszard Czarnecki, to nagle jestem Richard Henry. No więc wtedy, że tak powiem, posłuchałem Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział publicznie, że na moim miejscu by te imiona spolszczył. No imiona spolszczyłem, tak nie od razu, ale spolszczyłem. Także w wyborach w 2014 roku już występowałem jako Ryszard Henry Czarnecki. A jak to się stało, że urodzony w Londynie młody chłopiec wraca do kraju za żelazną kurtyną? Bo tutaj skończyłeś i liceum, i studia, prawda? No tak, decyzja rodzinna, decyzja mamy przede wszystkim, która miała największy wpływ na to, gdzie byłem, co robiłem. Mamie bardzo dużo zawdzięczam, nie żyję już od 13 ponad lat. I myślę, że to jaki jestem w wielkiej mierze, przede wszystkim zawdzięczam mamie. Natomiast ja się cieszę, że jestem tutaj. To ciekawostka taka, mało kto o tym wie, ale jak kończono w latach 90., to po tym jak Polska odzyskała wolność, niepodległość, bardzo wiele Polaków urodzonych w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Londynie, przyniosło się do Polski i byli to nie emeryci, tylko ludzie młodzi, którzy podejmowali pracę w korporacjach międzynarodowych, amerykańskich, brytyjskich, właśnie w Polsce. Olbrzymia większość z nich została, tu się osiedlili, tu mają polskie żony czy polskich mężów. Także taka Polish community jest bardzo silna, przeniesiona niejako z brytyjskich do Polski. Myślę, że to było bardzo ciekawe, ponieważ ci ludzie, dla nich często pierwszym językiem ojczystym był język angielski jednak, chociaż po polsku mówili. I mieli takiej sporo mentalności zachodniej, byli to zwykle ludzie nieźle sytuowani. I myślę, że ich obecność w polskim życiu, no głównie gospodarczym, w jakiejś mierze publicznym, była bardzo owocna z naszego polskiego punktu widzenia. To porozmawiajmy o Twojej aktywności politycznej, bo w 1981 roku już rozpocząłeś tę drogę polityczną aktywnością w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, a w 1987 roku współtworzyłeś Unię Polityki Realnej. Coś zostało z tamtego czasu? No, NZS dla mnie był czymś bardzo ważnym. Byłem szefem podziemnego NZS-u na Uniwersytecie Wrocławskim. Przejąłem funkcję przewodniczącego zarządu tego tajnego po Bogdanie Zdrojewskim, a po mnie szefem został Grzegorz Schetyna. Tak to się plotło w owe czasy. Z tym zresztą wtedy pracowałem. Pamiętam, ja używałem pseudonimy Aleksander Wołyński albo Andrzej Wileński, a Grzegorz Schetyna używał pseudonimu Mateusz Lewita, albo wziąłem sobie walczący, używał pseudonimu Radek. Nie byłem w UPR-ze, byłem w ruchu polityki realnej, z którego się wykluła później UPR jako partia polityczna, ja już w niej nie byłem.
Natomiast ja w RPR-ze zajmowałem się w zasadzie jedną kwestią, taką podstawową, uważałem za rzecz bardzo ważną z polskiego punktu widzenia, pomoc Polakom na Dolnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej i starałem się, aby RPR właśnie ten element mocno podnosił. Chodziło o to, o wspieranie polskiego żywiołu na ziemiach, które dawniej należały do Rzeczypospolitej, na terenie obecnej Litwy, Białorusi, Ukrainy. I rzeczywiście na ten temat bardzo dużo pisałem, także fundowałem prenuratę Polskich Czasopism dla Polaków na Wileńszczyźnie. Zawsze z wielkim sentymentem na te dawne polskie ziemie przyjeżdżam, gdzie no szkoda, że te ślady polskości tam są zacierane. No a później już po powrocie z Londynu, bo też tam w międzyczasie pracowałem jako dziennikarz, zostałem w 1991 roku posłem do tego pierwszego w pełni wolnego, wybieranego w pełni demokratycznie Sejmu Rzeczpospolitej, Sejmu pierwszej kadencji. Wtedy zaczęła się moja działalność, funkcjonowanie publiczne na szczeblu tym centralnym, no i trwa to do dzisiaj, no, z pewnymi przerwami, ponieważ fortuna kołem się toczy i w latach 93-97, podobnie jak Jarosław Kaczyński, byliśmy poza parlamentem. Ja też w 2001 roku byłem poza polskim Sejmem. W polskim Sejmie byłem dwie kadencje, paradoksalnie dłużej byłem w Europarlamencie. Dziś jesteś członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy tej partii. To jest taka ciekawa przygoda polityczna, czy to jest koniec takiej zakotwiczenia się w jakiejś partii politycznej? I zapytam jeszcze, czy to cię napawa dumą, ta obecność w Prawie i Sprawiedliwości? PiS i PASTA, więcej grupowań w moim życiu nie będzie. Jestem politycznie szczęśliwy, że jestem w formacji, która ma charakter patriotyczny, niepodległościowy, narodowy, tradycjonalistyczny, w jakiejś mierze konserwatywny, w dobrym tego słowa znaczeniu. Natomiast no, mam takie wrażenie, że to, co robię w Prawie i Sprawiedliwości, jest kontynuacją tego, co robili moi przodkowie w różnych epokach. W moim przekonaniu właśnie Prawo i Sprawiedliwość, to jest moja ocena, jest kontynuacją tego, co możemy w dziejach nowożytnych określić jako obóz patriotyczny. I jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę być i w PiS-ie, i także, że dzisiaj decydujące znaczenie ma PiS, gdy chodzi o rządy w Polsce, bo to jest no, bardzo ważny instrument czynienia z Polski kraju silniejszego, mocniejszego na arenie międzynarodowej i także lepiej rządzonego wewnątrz. Poznajmy teraz Ryszarda Czarneckiego nieco bardziej prywatnie, bo nie jest tajemnicą, Ryszard, że masz bardzo ciekawego teścia. To osoba znowu publiczna, bardzo znana, pana Mirosława Hermaszewskiego, chociaż w wielu wywiadach zapewniasz, że z teściem różnicie się poglądami, to jednak macie dobre relacje, dogadujecie się panowie na niwie rodzinnej, to zapytam, jak to jest przy tym stole, przy rosole? Jest ostro, czy jest zawsze miło? Czy bywa, Boże, ostro? Mirosław Hermaszewski jest człowiekiem, którego bardzo cenię, jako polskiego patriotę, jako człowieka, który nie tylko był pierwszym, na razie jedynym Polakiem w kosmosie, ale także jako człowieka, który na przykład ma wielką rolę, gdy chodzi o upamiętnianie Polaków, którzy zginęli tylko za to, że byli Polakami, na Wołyniu, na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej. Jego ojciec tam zginął z rąk Ukraińców, jego dwóch stryjów. Również mają symboliczne groby na takim specjalnym cmentarzu na warszawskim Żoliborzu. Ma świetne pióro, napisał znakomitą książkę. Bardzo go lubię jako człowieka. Czasem mi dokucza, no mi nie wypada jemu, ale naprawdę bardzo go cenię, nie tylko jako polskiego patriota, ale także jako znakomitego ojca, świetnego dziadka. Tak go po prostu po ludzku bardzo, bardzo lubię i cenię. A odlatujecie czasami obaj w kosmos, jak dochodzi do sporu teś, politycznego? Teś robi świetne naprawdę nalewki, ale staram się nie odlatywać po tych nalewkach. Raczej o to
W jakich okolicznościach poznałeś żonę? Bo tak dla kronikarskiej uczciwości powiem, że pani Emilia jest twoją drugą żoną. To prawda, z pierwszą mam bardzo dobre relacje, mieszkam w Stanach. Jest matką moich synów. Emilia, miałem do załatwienia jedną rzecz notarialną. Znajomy powiedział, poszedłem zrobić to bardzo szybko. Mój znajomy powiedział mi, że zna taką panią notariusz, jest w Nowym Mieście. Ja wtedy mieszkałem na Starym Mieście. Przyszedłem do tej kancelarii notarialnej. Przeznaczenie. Po 9 dniach, chyba pierwszy raz to mówię publicznie, po 9 dniach chyba rekord świata oświadczyłem się. Tak? Tak, po 9 dniach, tak. To znaczy, że to miłość od pierwszego wejrzenia i nie ma dwóch zdań, co? No rzeczywiście, jak mówiłem potem różnym ludziom, no to byli, tak powiem, i wstrząśnięci, i zmieszani. A jak Emilia wtedy? Nie no, zostałem przyjęty, natomiast to rzeczywiście raczej nietypowe w naszych dzisiejszych czasach. Tak. Że po 9 dniach się oświadczać, nie dostałem kosza, na szczęście. No tak. Nie było czarnej polewki. Ryszard, masz 3 synów, jeden z nich jest posłem, a pozostali do czym się zajmują? Bo chyba to są dzieciaki jeszcze, co? Najmłodszy zajmuje się nauką, a także grami komputerowymi, chociaż również, a ile ma lat, chociaż najmłodszy? Grał w hokeja, wziął szermierkę, grał w tenisa, jeździ na nartach, więc sportowy jest wszechstronnie, że tak powiem, aktywny. Natomiast ten drugi ma, bardzo się interesuje polityką, ale politykiem nie jest i myślę, że mu się wcale to do tego nie pali. Pracuje, studiował w Belgii, zresztą tam kończył L'École Européenne, szkołę europejską, ale na szczęście swoją przyszłość związał z Polską. Jestem bardzo dumny z tego, że wszyscy moi synowie są w Polsce. Czyli można powiedzieć, że czujesz się szczęśliwym ojcem, szczęśliwą głową rodziny jednej i drugiej, bo mówisz, że z pierwszą żoną masz też dobre relacje, to znaczy, że właściwie stanowicie taką, no, szczęśliwą grupę. Mam żonę Emilię, natomiast z mamą moich dzieci staram się utrzymać dobre relacje, bo uważam, że jak się ma wspólne dzieci, no to... A synowie odwiedzają ciebie wszyscy? Moja żona ma dobre relacje z moimi synami z pierwszego małżeństwa. Oni z nią... Państwo nie powinni takiego czegoś nadawać, a że na nartach jeździ, a że tu, a że tam. Ludzie nie mają pieniędzy, a tu dziad, wiesz, uważczył się na ludziach i gada głupoty. Won!